Hej kochani, witajcie. Wiecie, jaką ciężką paczkę z Zary bierzemy. Powiem wam, że miałam wczoraj i dzisiaj taki ciężki dzień. Powiem wam, że tak, kocie, tak. Tak mnie boli głowa. Nie wiem, czy to od tych ósemek, czy od stresu, ale boli mnie chyba od tych zębów, wiecie, a na razie nie chcę. No nie jest to moment też na to, żeby usuwać ósemki i być, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie wyłączonym z życia. Oczywiście to zrobię i będę musiała to zrobić, ale wiecie, teraz to nie jest ten moment. A też powiem wam, że po prostu to tak jest, że jak nie idzie, to jakoś powiem wam, ale nic. Ale mam dobry humor, radzę sobie, jest. To da radę jak nie ja. Chciałam wam tylko pokazać, że pamiętacie, że kupiłam sobie, zanim zaraz przejdę do Mierzymy, że kupiłam tą odżywkę z Eveline, to jest ten kolor nude i ona w ogóle wygląda bardzo ładnie. Ja kiedyś używałam tej takiej klasycznej, która miała taki kolor tam swój, a teraz widziałam, że są różne kolory i powiem wam, że pomalowałam sobie paznokcie. Fakt też, że ja dawno paznokci nie malowałam, nie jest to, bo tak z daleka to wyglądają spoko. Ale to, co jest ciekawe, to słuchajcie, ja je pomalowałam jednego dnia wieczorem i drugiego dnia, jak rozpakowywałam meble i w ogóle robiłam różne rzeczy, to zobaczcie, co ja mam na przykład na kciuku. One mi się pozdzielały, tak jakby, wiecie co, nie wyschło to. I są takie poodciskane i tutaj też, nie wiem, czy w tym aparacie to będzie widać, bo generalnie też nie są te jakieś skórki, paznokcie super pomalowane, to wiem. Ale powiem wam, że jest taki miękki, że jak teraz sobie, o, no dosłownie widać, że jak na paznokciu zrobię, patrzcie, widzicie to? To normalnie jest miękkie. No masakra. A ta odżywka, ta taka w tej klasycznej wersji była spoko. Więc dlatego od razu mówię, mam jakieś takie paznokcie, nie najpiękniejsze, ale też nie miałam czasu tego zrobić. I w ogóle wyglądam, zobaczcie, jakbym się z kimś biła, bo od tego sprzątania, od kurzu, tak mi popękała tutaj skóra na kostkach, tak mnie to piecze i boli jeszcze na dodatek wszystkich innych rzeczy, więc po prostu ekstra. Powiem wam, że dzisiaj jest piękny dzień, właśnie byłam w sushi na dłuższym spacerku. Jest mega ciepło, dlatego też będę mieć otwarte okno, bo bym tu nie wyrobiła, w domu jest bardzo ciepło, ale fajnie, lubię taką ciepłą jesień, to jest naprawdę super. Na sobie mam rzeczy też z poprzedniego holu. Jak widzicie, już przestawiałam się na to, że no, muszę zamawiać spodnie w mniejszym rozmiarze, bo nie jest najgorzej, no, ale one powinny być, o, one powinny być tak. Tyle zostaje, więc zamówiłam jeansy i zamówiłam rozmiar mniejszy, o, widzicie? I zobaczymy. Także już nie przedłużając, witam się z wami, otwieram paczkę i robimy, mierzymy? Proszę, jak mi się zrymowało, robimy, mierzymy. No. No dobra, jestem z powrotem. Zamówiłam sobie takie ala skórzane spodnie i powiem wam, że wyglądają bardzo fajnie. Co prawda ta M-ka jeszcze mi tak odstaje, ale chyba jest ok, bo ja też nie lubię takich bardzo ciasnych. Nie mam też bezszwowej bielizny, więc trochę mi się mogą... mogą mi się majtki odciskać. Mogłyby być wyższe. Ja lubię takie rzeczy z wyższym stanem. Chyba było napisane, że one są z wyższym. No niestety dziewczyny wysokie to wiedzą jak jest. Ale powiem wam, że wyglądają naprawdę, naprawdę spoko. Tak sobie na razie przymierzyłam do tej bluzki. No na pewno dla mnie do dłuższych rzeczy, bo wiecie, ja po prostu lepiej wyglądam, jak mam wyższy stan, a jakbym miała do takiej bluzki to założyć, to moim zdaniem tak sobie, więc musi być dłuższa góra, ale pokazuję wam, żebyście mogły zobaczyć, bo naprawdę są spoko. Ja mam rozmiar M i tak wygodnie się w nich chodzi, one są takie dosyć elastyczne. I zamówiłam dwa takie swetry w pięknym takim kolorze. Nie wiem dlaczego w aparacie to w podglądzie wychodzi niebieskie, błękitne, a to jest takie liliowe. Zobaczycie sobie na stronie, to nie jest akurat mój biur tego koloru, że jakoś źle to widzę. I po prostu są tak mięciutkie te sweterki. Strasznie miłe. Ja mam M-kę i on kosztował 119 zł. W ogóle co ciekawe są ceny. Zazwyczaj nie ma na tych. Dobra. Założę sobie bez kamery, bo zaraz sobie rozwalę i makijaż, i włosy. Zobaczcie, jaki jest czarowy ten sweterek. Nie wiem do końca, czy do tych spodni. To nie pokazuję wam kompletów, tylko pokazuję
pokazuję Wam te rzeczy. Założyłabym to do po prostu takich jeansów z wyższym stanem, ale no po prostu jest tak miły i fajny tutaj jest taki półgolf i przepiękny jest ten kolor. Mega! Na pewno sobie zamówię jeszcze jakiś kolor, bo z tego co pamiętam to były. I naprawdę super, super to wygląda. A drugi jest taki krótszy, to przymierzę go do jeansów, ale naprawdę super. A już się zaczynają powoli takie chłodniejsze dni, a wieczory to już na pewno. Więc no powiem Wam, że mega, mega mi się podoba, naprawdę super. Dobra, następny. Dobra, mam teraz jeansy, takie rozszerzane, trochę jak te poprzednie, te, które miałam na początku. I mega mi się podoba kolor, mega mi się podoba, że są długie, bo na mnie zawsze jest wszystko za krótkie. Ja mam rozmiar 40, też one tutaj no trochę mi odstają. Też tak samo mogę sobie zebrać. Ale wiecie, ja nie lubię takich mega obcisłych jeansów tutaj na brzuchu, bo jest mi po prostu niewygodnie, a też one się, chociaż różnie, niektóre się zbiegają w pracy, niektóre się rozłażą. Te poprzednie, które Wam pokazałam, to nie wiem, czy ja jeszcze schudłam, czy one od noszenia, bo niektóre od samego noszenia się, wiecie, rozbijają. Ale te są w ogóle z takiego miłego, cienkiego jeansu, bo tamte są takie grube, a te są takie cieniutkie jak... z takiego materiału jak rurki i powiem Wam, że super wyglądają. Zaraz do nich przymierzę górę, ale jest mega gorąco, więc się z tym wstrzymuję. A jeszcze zamówiłam buty, które chcę przymierzyć od razu, tylko Wam pokażę tak. Zobaczcie jaki czad. Kojarzycie te takie wysokie kalosze gumowe z Zary? Ja je chyba tutaj mam, to Wam pokażę, bo one są cały czas dostępne. A nie tutaj mam. Ja mam w ogóle zielone i czarne. Nawet jeszcze brudne są. Mam takie ciemnozielone i mam czarne. I to jest coś podobnego. I one super wyglądają. Dla wysokich dziewczyn, bo one są aż tak pod samo kolano. Są naprawdę długie. I super to wygląda. One cały czas są teraz na stronie, więc możecie sobie je znaleźć. A właśnie pomyślałam, że jak się zaczną pluchy, a ja wiecie, z sushi wychodzę naprawdę z 7 razy dziennie na spacer i potrzebowałam takich butów, że wiecie, nawet czasami zimą, jak nie ma jakiegoś mega mrozu, ale jest taka plucha, to taki czarny but gumowy, no to będzie po prostu idealny. Tak, żeby wyjść, może ja to powinnam do rurek przymierzyć. Ale dobra. No i one mają... Nie, do innych spodni to przymierzę. Bo nie będzie ich widać pod tymi dzwonami, ale one mają tutaj taką elastyczną skarpetę. Ja mam w rozmiarze 37, ja mam rozmiar 37 i dla mnie w Zarze zawsze, no ja mam takie 36,5, no ale powiedzmy mam 37 i zawsze kupuję 37, są ok, kosztowały 199 zł. Mają taki trochę tutaj, takie trochę podwyższenie, co też jest spoko, jak się chodzi po mokrym. I myślę, że to będzie fajne, bo wiecie, te wysokie kalosze, no to są problematyczne o tyle, że już ich nie włożę na przykład do takich spodni jak te. A to do wszystkiego, wiecie, dresów też, do dresów, a to o, będzie idealne. Ciekawe też, czy się będzie, przypuszczam, że to się nie będzie tak łatwo wkładać na stopę, ale generalnie stwierdziłam, że muszę mieć coś takiego w szafie, bo mega mi się to przyda, czy na Mazury, czy tutaj, będzie naprawdę spoko opcją. O. Tak. Dobrze, także to, dobra, to jeszcze przymierzę sweter i Wam pokażę, a buty przymierzę do innych spodni. Dobra, ten sweterek też jest mega cute, tylko on jest bardzo krótki, on nawet do tych spodni, no nie wiem, jakbym miała tak zimą z gołym brzuchem, a też nie wygląda, jakoś tak mnie poszerza. Nie sądzicie? Jakoś tak. Nie wiem, muszę go może jeszcze do boyfriendów przymierzyć, ale do tych spodni on powinien być taki, o, i dłuższy, nie? Bo tak to jakoś tak, no nie wiem, ten chyba nie do końca, bardzo ładny, może dla dziewczyn, które jakoś tam, nie wiem, nie mają problemu i lubią pokazywać ciało, no bo tutaj tak, o. Chociaż te spodnie też jeszcze nie mają takiego wysokiego stanu, nie wiem. Przymierzę sobie do boyfriendów, to zobaczę, czy go zostawić, czy nie. Mega miły, mega fajny, ale nie wiem, wydaje mi się, że tak mnie tutaj poszerza. Dobra, słuchajcie, czuję się teraz trochę jak dom z papieru.
ja od razu mówię, że mnie jakoś ten serial nie urzekł. Nie oglądam. No to tak w kółko to samo i trochę takie naiwne były te wątki. To się nie może zabijać, ale jakoś nie jestem fanką, ale tak mi się skojarzyło. I to jest taki zestaw dzianinowy, spodnie. Jakie to jest miłe i to po prostu będzie super na wyjścia wieczorne. Ja wiem, że teraz śmieję się, ale wiecie, no naprawdę czasami jak z sushi wychodzę i o 3 w nocy, o 5 nad ranem i w ogóle, to potrzebuję takich ciepłych, miłych rzeczy, które się łatwo, szybko zakłada. Chociaż nie kupiłam tego z tą myślą oczywiście. Będę chodzić w tym też normalnie i do tego jest góra. No oczywiście przyciągnął mnie ten, to nie jest zestaw, można to kupić oddzielnie. Tylko w tym kolorze to było. Ja mam M i M. I spoko, to myślę, że ta góra jest okej. Nie wiem, czy te buty do tego, myślę, że nie. One po prostu do jakichś albo boyfriendów, albo do rurek, ale chciałam wam pokazać, mega są wygodne i powiem wam, że są mega duże. Ja akurat lubię za duże buty, ale wydaje mi się, że ten rozmiar jest taki, że tam luźno jest. One też są szerokie, mam wąską stopę, może dlatego, ale czuję się w nich, że mam tam dużo miejsca. No i dobra, czekajcie, spróbuję sobie nie rozwalić włosów. Włożyć tą bluzę. Czekajcie, to jest metka. Bardzo to jest fajne, takie grube, miłe, sztywne, nie taka jakaś cienka dzianina. Teraz jak nie pobrudzić makijażu. Dobra. No. I powiem wam, że ja to widzę z jakimiś fajnymi sportowymi adidasami. Butami sportowymi, białymi, jakąś filą. I na to jakiś duży płaszcz. Mam taki jeden wełniany z zeszłego roku z Hemu. Albo misiek. I uważam, że to jest fajna torebka i zarąbiście to wygląda. Ale też by mogło być. A, bo to mi się podciąga teraz na te buty. Nie, te buty do tego chyba nie, ale... Tak, no powiem wam, że mega mi się to podoba, naprawdę. Naprawdę spoko. Fajne, to też wam polecam, to sobie też na pewno zostawię. I w ogóle bardzo lubię siebie w tym kolorze. I też ta góra by fajnie wyglądała z rurkami, a to na przykład właśnie tak jak widzieliście z takim topem, zdejmę, bo jest mega gorąco. W ogóle mówię tak, idzie tutaj jesień, chłodne dni. O, dobrze. O, i z taką górą też naprawdę spoko to wygląda. Dobra, teraz będzie tak, ostatnie 3 rzeczy. I to, słuchajcie, miało być leginsy, ale to jest z takiego materiału trochę jak spodnie takie garniturowe, czy coś takiego. Dla mnie mega niekorzystna długość, już się w to nie dopinam. Nie to, że to jest za mało, ale czuję się w tym jak parówka. I ta długość... Ja wiem, no nie wiem, jakoś się w tym nie czuję, więc to raczej nie. Do tego piękny fuksjowy, wiecie, że ja kocham ten kolor. Więc ten sweter mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądał, bo... Uważam, że właśnie w niego wstecz włożyć tylko jakieś rurki i będzie tak. No. I będzie pięknie wyglądać. O, zobaczcie. No. Cudny, taki w ogóle szeroki, trochę dekolt tutaj. No ja uwielbiam takie i ten kolor lalka Barbie, nie? Ale miał taki bardziej od fletu. I coś. Zasieczające, prawda? Kupiłam sobie w ogóle już jedną kamizelkę, ale też po raz kolejny chciałam coś takiego, jak wychodzę z sushi w nocy, a czasami naprawdę uwierzcie mi, że wychodzę w piżamie, bo jest po prostu takie ciśnienie, że no albo piżama, albo mycie podłogi, nie? Więc czasami człowiek staje przed takim dylematem w swoim życiu. A tam wiecie, o 3 nikt nie chodzi. Jeszcze na szczęście nikogo, nikt mnie w piżamie nie spotkał. Takiej, wiecie, piżamie, nie? Czasami jakaś taka bluza, tam od dresów czy coś, ale takie zdarzyło mi się, słuchajcie, w aksach i w piżamie wybiegać. Chciałam coś takiego zobaczyć, właśnie dłuższego i z kapturem, no bo też, wiecie, czasami leje. No i fajne jest. Powiem wam, że to jest cienkie. Myślałam, że to będzie takie jak moja kodrokurtka. Ile to kosztowało? 199, no.
recyklingowany poliester. Więc to też pewnie nie będzie jakoś bardzo ciepłe, ale tak jak na teraz i fajnie by właśnie, zobaczcie, nawet jak sobie położę leginsy, czy tam no jakiekolwiek w ogóle spodnie, bluza i na to właśnie taka dłuższa kamizelka, czekajcie, ją zapnę. Ja bym do tego w ogóle włożyła czarną bluzę i taki cały czarny outfit. Myślę, że to będzie spoko wyglądać. Tylko mówię, liczyłam, że to będzie grubsze, wiecie? Bo tam moja kołdro kurtka pewnie liczy. Pamiętacie, ale pewnie część widzów pamięta i na pewno będę w niej chodzić w tym roku również. O, no. Naprawdę spoko. I też była chyba jeszcze w jakimś jasnym kolorze, właśnie takim ala jak moja kołdra kurtka. No i to mi się mega podoba. O, zobaczcie, nawet z tym różowym swetrem naprawdę spoko. Dobra, kochani, to ja się rozbieram, bo jest strasznie gorąco. Jeszcze też miałam dzisiaj od rana do załatwienia tyle różnych spraw, jakichś papierkowych, niepapierkowych. Drukarka mi nie działała, no po prostu, mówię wam, od takich małych pierdów po takie różne rzeczy jakoś, no i mówię, cały czas mnie tu tak boli, ale tak, to jest ten ząb, że to jest ten na dole mnie boli, a nie na górze, nie wiem sama. Wzięłam taki paracetamol 1000 mg i mi nie przeszedł. Może to też ze stresu, nie wiem. I dzisiaj nic, nie nagrałam żadnego vloga. O, już nie będę miała. Przyszła ta ława, chciałam wam pokazać, więc może zaraz jeszcze się zmobilizuję, żeby coś nagrać. Oczywiście nic nie mam od rana, więc jestem głodna, więc może też od tego mnie boli ta głowa. Nakarmiłam zwierzaki oczywiście, bo to jest priorytet. Picia też miała pustą miskę, co się nigdy nie zdarza. Patrzę, że ona tam siedzi na tym swoim, wiecie, postumencie, gdzie mam miski drapaku i siedzi. A zazwyczaj jak chce jeść, to no, zaczyna miauczeć, prosi o jedzenie. A teraz nic, ja tak chodzę po tym domu, mówię, Kicia, trzeba było coś powiedzieć, że tak widno przy pustej misce siedzisz. Dobra, kochani, to tyle. Ale i tak spoko, słuchajcie, fajnie, że mamy taką ładną pogodę. Naprawdę super jest taka jesień. Mimo, że się gotuje w tych rzeczach. Jeżeli chodzi o ten haul, na pewno zostawiam ten czarny kąpiel, na pewno zostawię te buty, na pewno zostawię tą kamizelkę, ten sweter, na pewno oddam to. Zastanowię się... Nie, ten krótki sweterek też chyba oddam, a zostawię ten dłuższy i może sobie zamówię w innym kolorze. Ale tak to generalnie, no mówię, to mi się materiał nie podoba i tego wam chyba nie polecam. Te skórzane mogłyby mieć wyższy stan, więc może też jeszcze pomyślę nad nimi, ale fajne są i są wygodne. O, na przykład myślę, do takiego swetra to one właśnie by były super. I generalnie naprawdę spoko. I też w ogóle, nie wiem, nie macie wrażenia, że jakoś w Zarze jakiś czas temu i teraz nadal jest dużo takich bardzo dziwnych rzeczy, znaczy dziwnych w sensie takich mega fashion, nie? Takich... No, że patrzycie na to spoko, tylko gdzie to założyć. Ja na przykład tak mam, że jakby nie krytykuję tego, że to jest brzydkie czy coś, ale już są takie mega wystrzelone te ciuchy. I jakiś czas temu było tak, że ja w ogóle nic w Zarze nie zamawiałam, bo te rzeczy były no spoko, ale patrzyłam na nie, gdzie mam to założyć. Bardziej teraz, jak wiecie. Albo nagrywam dla was, albo nie wiem, gdzieś tam wychodzę, ale nie wiem, nie łażę, że to takie, nie wiem, te niektóre ciuchy wyglądały, jakby to było na Fashion Week albo coś takiego. A teraz mam wrażenie, że poszli bardziej właśnie w takie basiki, jest dużo takich prostych rzeczy i jakoś tak, nie wiem, z tego H&M-u na Zarę przeskoczyłam, gdzie wcześniej jakoś tak tylko ten H&M, Zarę porzuciłam, to teraz jakoś ta Zara mi bardziej tak pasuje i też mam wrażenie, że no ona jest troszeczkę droższa od H&M-u, ale mi tak ogólnie, wiadomo, są różne rzeczy i w H&M-ie i w Zarze, tutaj nie mówię, że jedno jest takie, drugie, jedno jest tak, drugie jest blogu, wiadomo, że to różnie bywa, ale mam wrażenie, i też Zara moim zdaniem jakiś czas temu miała tak, że właśnie te rzeczy takie były szmatławe, no też zależy, na co się trafi, ale teraz mam wrażenie, że jakoś te rzeczy są lepsze, jakby im się tak jakoś poprawiła, ale no to wiecie, to też jest losowo kilka rzeczy ze strony, że jest tych rzeczy miliony, więc... Zawsze można też trafić na coś badziewnego. Ale generalnie, tak jak na przykład dzisiaj po tym polu, to naprawdę, jeżeli chodzi o jakość, stosunek do ceny, to uważam, że tak w miarę okej. Dobra, kochani, to ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, po buziaki.